Dni Ostrowca Świętokrzyskiego złożone były z szeregu wydarzeń towarzyszących. W trakcie trzydniowego święta miasta nie zabrakło imprez sportowych, występów, atrakcji dla dzieci oraz oczywiście muzyki, która łączyła wszystkie pokolenia. Niedzielne popołudnie w Parku Miejskim obfitowało w różnorodne imprezy. Każdy z mieszkańców, niezależnie od wieku, mógł znaleźć coś dla siebie. I tak na początek w amfiteatrze specjalny program dla najmłodszych mieszkańców przygotowała DJ Miki. Bardzo przyjemnie. Dla dzieci teraz pasujemy z wnuczkami. Jestem i dla dzieci jest przyjemny koncert. Fajnie się bawi. Na razie jest kolorowo i wesoło. No oglądamy, bo bardzo ładnie. Bardzo fajnie jest. Bardzo ładnie! Po zabawie z udziałem dzieci przyszedł czas, aby na scenie zaprezentowały się ostrowieckie rozmaitości. Dzisiaj też na pewno będzie full power i będzie niesamowicie dużo energii na scenie. Tak ma być. Dokładnie. Licznie zgromadzeni nie tylko ze względu na piękną pogodę, ale i mnogość atrakcji. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogli uczestniczyć również w areopikniku, który odbywał się po drugiej stronie stawu. Tam zobaczyć mogli m.in. szybowiec, modele samolotów, drony, stymulatory lotów oraz pokazy balonowe. Czekamy właśnie w kolejce, jesteśmy bardzo ciekawi, jak to właśnie jest lecieć balonem i taka duża atrakcja. Taka okazja. Fajnie dla dzieci, dzieci się cieszą. Fajnie, bardzo fajnie, przyjemnie. A co najbardziej? Wszystko. Najbardziej balony. Tegorocznym dniom Ostrowca Świętokrzyskiego towarzyszył festiwal food trucków. Możliwość wyjścia z domu i spędzenia czasu, wiadomo, na świeżym powietrzu. I tyle głównie dają, tak? Wiadomo, z dziećmi, dzieci też tam się pobawią, dorośli posłuchają. I tyle, no coraz więcej takich rzeczy powinno być, wiadomo, w Ostrowcu. Na zakończenie dnia oraz podsumowanie trzech dni intensywnych imprez wystąpił Bro oraz gwiazda hip-hopu OSTR. Zawsze rozumiesz mnie mocniej, bardziej, więcej, więcej, kiedy powracasz, mnie ubierasz do słowa.